Siema wariaty, słuchajcie, jesteśmy właśnie na Spółdzielczej 25 pod Pirokitem. Dzisiaj sobie odpalimy takiego niedużego kompoundzika TXB650, dzięki Radziu właśnie, że mi go poleciłeś. Widziałem na chińskich filmach, że ten kompound naprawdę miażdży system. No i ja nie byłbym sobą, gdybym go nie przetestował. Mianowicie właśnie tak on mi fajnie przypasował, żeby tego kompounda dać jako finał do reaktora. Dlaczego? Ten kompound posiada aż 210 strzałów w kalibrze 30 mm, 210 strzałów w niecałe, tu jest 60 sekund, ale mniej więcej on strzela 50 sekund. W 50 sekund 210 strzałów, strzały proste, strzały kątowe. Reaktor, jak wiecie, wolniutki, fajnie, mocny, fifila fofo. A ten kompoundzik robi naprawdę mega rzeź, mega rozpierdziel, więc stwierdzam fakt, że to można sobie, jak ktoś już ma reaktora, można sobie to dokupić i po prostu połączyć jako wyrzutnię finałową do reaktora. Ale na razie się wstrzymajcie, jedziemy, sprawdzamy, testujemy, jak to wypada. Cena za to cudeńko to jest około 1000 zł bez rabatu. Jak użyjecie kodu MACHONY15, macie 15% rabatu. Co można tutaj powiedzieć? Proszę bardzo, tu panie kamerzysta, podejdź pan bliżej. Produkt gotowy do użycia, nie wyciągać z kartonu, czyli tylko rozchylamy. Słuchajcie, dla bezpieczeństwa możecie te boki poucinać, bo mieliśmy taką sytuację, akurat nie w tym kompoundzie, że to naskakiwało i przez to te pociski się odbijały i różnie latały. Obetnijcie sobie to dla świętego spokoju. I teraz tak, tutaj macie wszystkie informacje, co ile ma, jaka gramatura. Masz pan kamerzysta ostrość? No. Tak jest. Kategoria F2, czyli wiecie, kto może oczywiście tego kompounda zakupić. Kod produktu TXB650 łamane na 210, nie wiem, o co tu chodzi. Kategoria, gramatura, liczba strzałów, wszystko jest to, co powinno być. No i dobra, myślałem, że ci się tak ręka trzęsie. Oczywiście zapraszamy was do sklepu pirohit.pl. Pamiętajcie o kodzie MACHONY15. No i co, Instagram MACHONY69. Lecimy, testujemy i sprawdzamy, czy to faktycznie będzie finał do naszego słynnego reaktora. Dobra, odpalaj triplexa! Odpalaj tam. Odległość no ponad 50 metrów. Jest mały wierczyk, to na szczęście będzie tylko z... Piękności. Jeszcze efekt opadałem do ziemi. I to się nadaje idealnie do reaktora jako finał. To było zajebiste. Będzie się oglądają. Piękna była. Dużo migotania, stosiwo. Dziewiąteczka, soczysta dziewiąteczka. Mnie się daje też podobać. A tego jako też bardzo fajny. Powiem ci, że też taka dobra. Tak, zajebisty. Dobra, uczciwa 30. Bardzo, bardzo dużo miał. To jest 30? No. Tak, to jest 30. Ale ten drugi to jest. Jak system. Za mnie bardzo. No jest 30, to jest 30. Nie jest 30! Ostatnie. Ile to jest? Ja. No 30. Jest na paczce 30, to jest patrzcie, jaka w ogóle jazda jest. My teraz tak porównujemy, to miał być 30 mm. I tak oglądamy, ty 30 mm, bo tak strzelała 30 mm. Ale to nie jest 30 mm. Patrz. Patrz. Tu macie 30 mm, nie? A tutaj jest 30 mm, tu jest 30 i 50. No to to, a to jaka jest różnica? Taka 25 to jest mega sztos. No!
ty! Dobra, zmieniam zdanie, biorę Master Offline, bo jest lepsza. Nie, tak naprawdę, nie. Ty, no nie, no tutaj jest 30 i 48. I to... Kurde, no jest różnica. Powiem, jak chodzi o ten, to naprawdę. Powiem wam, jak dla mnie, to... Ja pierdzielę. Ty, i to jak na 25. I gdybyśmy teraz je zobaczyli, wszyscy byli przekonani, że to 25. Tak, 30. Tak, szczerze. Tak, no, taką robotę, że ciężko do opisu. No. Szok. Ona miała bardzo dużo migotanie i robił rozpierdziel. Po prostu znaleźliśmy takiego błęda. Ja pierdzielę. Szok. Ja zrobiła taką... No. Dobra, to bierzemy Mastera, no w takim razie.